Zapytanie mojego widza. Czy osoba chorująca na cukrzycę typu pierwszego przejdzie badania lekarskie na broń sportową oraz do celów kolekcjonerskich? Czy są to jakieś bezwzględne przeciwwskazania? Ja bym do tego podszedł bardzo elastycznie. Jeżeli ta osoba jest świadoma zagrożeń, które ta choroba prowadzi, chodzi do diabetologa lub do lekarza rodzinnego, czy do innego lekarza prowadzącego, mającego większe pojęcie o cukrzycy niż ja, nie ma jakichś powikłań tej cukrzycy, to po pisemnej konsultacji diabetologicznej lub innego specjalisty, mniej więcej według wzoru dla kierowców, to bym spokojnie tą osobę dopuścił. No jest to broń kolekcjonerska, jest to broń strzelecka, czyli no nie idzie jak myśliwy tam gdzieś polować, nie ma jakiegoś zagrożenia, że coś się stanie w jakiejś niekorzystnej sytuacji, że ta broń będzie skierowana i przypadkowo gdzieś tam może trafić nie w dzika, jak to w prasie opisują, tylko w człowieka. Także byłbym dobrej myśli, natomiast to, że ja tak uważam, to nie oznacza to, że uważają tak inni lekarze, być może mają jakieś swoje tam zalecenia, także w ostateczności i tak decyduje lekarz, który będzie ci to orzeczenie wystawiał, decyduje lekarz orzecznik. No i tyle mam tutaj do powiedzenia. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań na broń, uprawniony do badań pracowników ochrony. No jeżeli masz więcej do mnie zapytań, to po prostu albo zrób to w komentarzu pod tym wideo, albo napisz maila, albo w jakikolwiek inny sposób się ze mną skontaktuj we Wrocławiu. Także bye bye i mam nadzieję, że rozwiałem ci tą taką, no dosyć ciekawą kwestię.